Dzisiaj chciałam Cię zapytać o minimalizm. O minimalizm w RODO? Tak, minimalizm, czyli zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkretnego celu przetwarzania. Wydawać by się mogło, że jest to jedna z siedmiu zasad określonych w artykule 5, ale bardzo często jest ona trochę traktowana po macoszemu. Wydawać by się mogło, że już chcemy być tak pewni, lubimy tę biurokrację, ona zawsze nam towarzyszyła, że na każdy dokument powinno przypadać jeszcze kilka innych dokumentów stanowiących dowód złożonego wniosku, złożonego jakiegoś podania itd. Natomiast rozsądną zasadą jest zasada minimalizacji, bo chodzi w niej o to, aby osiągnąć cel, mając tak naprawdę do dyspozycji zestaw jedynie niezbędnych danych osobowych. Przykładem, niech tu będzie, jeżeli już mówimy o tej zasadzie minimalizacji, e, zawarcie umowy. Już tutaj możemy mówić o jakiejś tam umowie cywilno-prawnej, czy to umowie zlecenie, czy umowie o dzieło. W tym wypadku do zawarcia tej umowy potrzebne są dane do komparycji tej umowy, żeby było wiadomo, które strony zawierają. Oczywiście myślimy tutaj o tej jednej stronie która jest osobą fizyczną. W tym wypadku dane muszą pozwalać na identyfikację tej osoby, ale z drugiej strony też mogą być niezbędne do rozliczenia podatkowego, księgowego i finansowego takiej umowy. Tak, ale tu będzie nam łatwo powiedzieć, yy, które dane będą zbędne. To rzeczywiście ten minimalizm będzie widoczny, tak? Czyli to będzie imię, nazwisko, pewnie adres, pewnie yy, PESEL. Ale już niekoniecznie data urodzenia, miejsce urodzenia? Generalnie tak. Jak najbardziej tylko te dane, które są rzeczywiście e, niezbędne. E, jakby patrząc na to, e, na czym dokładnie, na przykład jeszcze takie, tak, takie inne przykłady. Właśnie, w ogóle na czym, na czym ten, bo tak przeszliśmy generalnie płynnie do kolejnego tematu, na czym ten minimalizm polega, tak? No to... To się mógłby być taki przykład. Tak, ale wyobraźmy sobie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Żeby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a wiemy, że musimy umieć udowodnić organowi nadzorczemu, czyli prezesowi rządu ochrony danych osobowych posiadanie takiej zgody, no to musimy udowodnić, że wydał nam ją na przykład Jan Kowalski. Janów Kowalskich jest wielu, więc też nie możemy domniemywać, że jak mamy zgodę Jana Kowalskiego, to ona obejmuje wszystkie osoby, które noszą takie imię. I takie nazwisko. Tutaj dodatkowym dodatkowym, czy dodatkową daną osobową, która będzie wskazywała na przetwarzanie jej danych w konkretnym celu, może być na przykład adres e-mail albo numer telefonu. Mhm. Jeżeli na przykład zbieramy zgodę na, na wykorzystanie do celów marketingu bezpośredniego, zakładając, że jestem, że nie ma innej przesłanki legalności przetwarzania, ale biorąc pod uwagę tą zasadę minimalizacji. Nie powinniśmy dążyć do tego, wręcz byłoby to złamaniem tej zasady, aby w takim dokumencie, w takiej klauzuli zgody, znalazł się na przykład numer PESEL albo adres zamieszkania. Wychodząc z założenia, że chcemy właśnie wysłać taki mail z ofertą naszej firmy do osoby fizycznej, do tego naszego Jana Kowalskiego, PESEL, a nie adres zamieszkania nie jest nam w ogóle potrzebny, tylko właśnie adres mailowy. No dokładnie. A co jeżeli uznam, że administrator przetwarza zbyt dużo moich danych osobowych? Wszystko zależy od tego, co rzeczywiście jest podstawą przetwarzania, czyli jaka jest przesłanka, przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych? W przypadku kiedy jest ją zgoda, możemy w każdym momencie taką zgodę cofnąć. W przypadku kiedy to przetwarzanie dotyczy na przykład prawnie uzasadnionego interesu, Możemy w każdym momencie zgłosić sprzeciw, zwłaszcza jeżeli ją dotyczy marketingu bezpośredniego, który sobie przywołaliśmy przed chwilą jako przykład. Warto też pamiętać o możliwości złożenia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Zatem tych możliwości jest dużo, natomiast nie można zapominać, że każdy z nas ma prawo skontaktować się z administratorem a byłoby idealnym rozwiązaniem gdyby każdy administrator miał osobę która wie o co chodzi w rodo czyli inspektora ochrony danych bo wówczas zgłosilibyśmy te nasze żądanie jakiś tam wniosek o skorzystanie z prawa wynikającego czy przysługującego nam na mocy rodo właśnie do inspektora ochrony danych i czekajmy spokojnie aż on udzieli odpowiedzi bo wyjaśni nam tak naprawdę w jakim celu jak dużo tych danych jest Przetwarzanych, czy rzeczywiście przysługują nam wszystkie enumeratywnie wskazane w przepisach RODO prawa, czy też ze względu na właśnie konkretną przesłankę legalności przetwarzania tylko niektóre z nich? No dokładnie. Dobrze byłoby, żeby rzeczywiście taka osoba w organizacjach była. Kiedyś spotkałam się z taką sytuacją, że rzeczywiście składając taką Prośbę o, o usunięcie adresu mailowego, y, gdzieś tam pewnie wcześniej taką zgodę wyraziłam. Y, po, po, po pierwsze, przy pierwszej takiej próbie w ogóle nie otrzymałam odpowiedzi od, od administratora danych, y, a przy kolejnych y, po, 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 powiedzmy po kolejnych tam, po nagleniach, no w jakiś tam sposób rzeczywiście ten adres mailowy został usunięty. Jak długo powinnam czekać? Czy, czy jest jakiś czas, termin, w którym administrator powinien się do mnie, czy osoba przez niego upoważniona powinna się do mnie, ze mną skontaktować? Generalnie niezwłocznie. Natomiast to jest takie założenie, żeby realizować prawa osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Idziemy na kawę. Idziemy.